Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do 544 QA. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Motyw przewodni, ostatnią recenzję. Teraz miałem wyjazd. Wczor Przez wczoraj była recenzja Kobo. Skomplikowana nazwa, jeżeli chodzi o robot sprzątający, ale taki rozwiązujący powiedzmy problemy, które niektórzy mieli. Wiem, że niektórzy dawali znać, że. Te kopułki lidarowe nie wszystkim pasują, bo nie wierzę, że wtedy pod meble jest taka alternatywa i fajnie, że udało mi się ją sprawdzić, natomiast jeżeli chodzi o mój wyjazd, no to byłem na zaproszenie mini, tak jak mówiłem, wrzucałem na początku jakieś tam takie krótkie materiały na Twittera, czy na Xa i na Instagrama, ale doszedłem do wniosku, że mam tak dużo nagranych tych materiałów, wideo, że chyba zmontuję z tego jednak może jutro jakiś film. Okej, okay, lecimy sobie, to do mnie, cześć, 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 Mario Prado, jakiś nawiedzony końcy komentarz, pozdrawia rodzinę i teraz niektórzy robią to samo, przecież nie znacie jego rodziny, to po co, a to już to nie jest powiedzmy coś nowego, tak, w sensie to było wielokrotnie wcześniej, więc myślę, że nie ma się tutaj co czepiać, ja też pozdrawiam wasze rodziny, wasze drugie połówki, wasze, nie wiem, dzieci, jeżeli macie już, żeby Wam się wszystko dobrze układało. Nie, nie widzę w tym nic zdrożnego. Okej, okay, tu powtórzył się ten komentarz Piotrosław. E, witaj, czy na smartfonie na, na przykład iPhone 14 lepiej oglądać 1080 czy 4K? Znaczy, możesz, im wyższa rozdzielczość, tym wyższy bitrate, więc e, tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli e, wyświetlacz jest niższej e, e, rozdzielczości niż domyślna rozdzielczość, to i tak będziesz widział jakby lepszy efekt, a to głównie ze względu na bitrate. Bitrate przy Full HD jest dużo niższy niż przy 4K, więc nawet 4K, jeżeli nie masz wyświetlacza 4K, no mało to, smartfonów, ma wyświetlacza 4K przypominam, na przykład Sony ma, to i tak widać lepszą jakość. Więc okej, okay, jakby. Dźwięk też jest wtedy lepszy, więc zwracam uwagę, że to nie jest tylko to, że masz wyższą rozdzielczość, wyższy bitrate, czyli większa przepustowość tego, tego filmu. Wygląda to po prostu lepiej. I tak samo można sobie to sprawdzić, na przykład, nie wiem, pobrać sobie dane film, jeżeli ktoś nie chce, powiedzmy, eksperymentować na różnych filmach, nie wiem, jakichś długich czy coś, to można sobie krótki film, nawet swój, wrzucić w 4K i później oglądać sobie go, w, nie wiem, Full HD i w 4K. I, i, i będzie też widoczna różnica. Czy warto używać w samochodzie towarki MagSafe? To znaczy to zależy. No, jeżeli jednocześnie korzystasz z Carplaya, czy, czy, czy nie wiem, Android Auto, czy na czym no, Android Auto może w przypadku Max a chociaż już pojawiają się oczywiście te rozwiązania, ale jeżeli korzystasz jednocześnie na przykład bezprzewodowo, no to musisz mieć świadomość, że telefon na pewno będzie się mocniej grzał, tak? I teraz pytanie, czy, czy nie dojdzie do jakiegoś etapu takiego, że będzie przegrzany i, i generalnie e, jakby wstrzyma się ładowania, albo będzie podtrzymywał tylko energię, więc. Warto zobaczyć, czasami rozwiązanie kablowe jest lepsze. Ja pomimo tego, że mam bezprzewodowy CarPlay w samochodzie, mam indukcyjną ładowarkę, rzadko z niej korzystam przy tam ale to z tego względu, że no, wolę po prostu po kablu, mam też wgląd na telefon, czy, czy coś tam się dzieje, powiedzmy, nawet w trakcie jazdy, jeżeli ktoś tam dzwoni, to oczywiście i tak mi się pojawia tam na ekranie tak dalej, czy smsa mam na zegarku. Ale jeżeli na przykład nie wiem, zapomnę szybko mm, gdzieś tam przed bramką włączyć aplikację tą etol, tak na autostradzie, to mm, sięgnięcie telefonu gdzieś tam z y, półki, gdzie jest ładowarka indukcyjna, jest trudniejsze niż tam, gdzie mam kabel. Czy warto zmienić iPhone 14 na wersję Pro? To wszystko zależy. Jeżeli potrzebujesz powiedzmy ekranu 120 Hz i tam always on, i nie wiem, jeszcze teleobiektywu i lepszej obudowy. To jasne, pewno tak, natomiast czy to odmieni jakoś Twoje życie tak totalnie, jeżeli nie przeszkadza Ci 60 Hz na ekranie i stylistyka telefonu Ci się podoba, przypominam, że też iPhone'y te podstawowe są lżejsze niż wersje Pro, no to jakby ja nie uważam, że to jest taki mascher, tak. Wiem, że są osoby, które nawet mają Pro, nawet ostatnio teraz na wyjeździe rozmawiałem z kolegą z branży, który korzysta z iPhone'a, a ma wyłączone 120 Hz, bo dla niego jest dziwne, a też wpływa mocno na baterię. Różnie ludzie do tego podchodzą, więc daję znać, że po prostu to jest indywidualna preferencja, natomiast no, przy takiej operacji zawsze będziesz musiał dopłacić do tego, chyba że masz jakąś super opcję, że, że powiedzmy to jest marginalna sprawa i dzięki temu będziesz miał też nowszy telefon. W sensie nowszy. na przykład nie wiem, będziesz miał teraz nowy, a ten twój 14 już ma tam powiedzmy od premiery parę lat. Um, VP1979 yy, dzięki za odpowiedź yy, za polecenie Redmi Note y, szybko określenie, że lepiej Redmi Note y, niż Infinix'a jeśli chodzi o aparaty. To na pewno tak. A, a w, ja przyznam, że w Infinix nie miałem jeszcze takiego telefonu, który by mnie zachwycił aparatami. W sensie Redmi taki miałem, które potrafię zaskoczyć pozytywnie, a Infinix'a jeszcze przyznam, nie mówię, że są złe, tylko że nigdy nie, nie czułem tam jakiejś mangi i ta aplikacja też nie jest taka, powiedzmy, rewelacyjna. Myślę o kupnie nie y, dwóch takich samych smartfonów, tylko dwa różne. Cena jak najtańszej i w promocji. Oba około 3000 w PLM max, ale lepiej jak oba będą bliżej 1000. W sensie, że każdy będzie bliżej 1000, tak? A nie, jeden poniżej 1000, a drugi ponad 1000 w ale oba około 2000, tak do około dwóch z ogonkiem, ale nie drożej niż oba do 3000. No to masz duży ro rozstrzał, jeżeli chodzi, sorry, za te wiercenia. Masz dużo droższe, jeżeli chodzi o pieniądze, niestety, niestety. Więc yy, myślę o kupnie flagowego Infinixa 40 Pro, 1,5% wadowarka bezprzewodowa Infinix za 1 PLN w prompce. Sprawdzę, czy ma ten Infinix amuleta dla ojca, Neta, YouTube, Allegro, Oleks i filmy. Może inny model, z innej marki budżetowców i średniaków czasem. Redmi Note e, jakiś i właśnie z aparatem zdjęć dla mamy. Jaki konkretnie polecisz? No nie wiem, no pewno próbowałbym brać im świeższy. E, pytanie oczywiście, czy to Redmi Note, tam wersja zwykła Pro czy z plusem, bo są też Pro Plusy. E, na, na tyle ile leci, starczy w sensie, no nie wiem, pewno brałbym albo najnowszy, albo dwuletni, no bo to są telefony też, które nie będą wiecznie aktualizowane i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, jeżeli zależy Ci na tym, żeby jednak ten telefon... Ile podostawał te aktualizacje, to pewnie szukałbym albo tegorocznego, albo ewentualnie zeszłorocznego max. E, szukam jeszcze flagowców z marek budżetowych, co chcą e, niektórymi modelami wybić się w rynek średniego, a sprzedać, a spadać będą w ceny bliżej około tysiąca. No nie wiem, flagowców to takich ja raczej nie widziałem, przyznam szczerze. Ehm... Znaczy, jeżeli chodzi o aktualizację, no, Tutaj nie sądzę, żeby to było coś więcej. Jeżeli są procenty, którzy gwarantują np. dwie duże aktualizacje i nie są to no-name'y i mówię tutaj np. o Asusie, to nie sądzę, że raz, że rażę punktualnie, dwa, że na pewno na czas, trzy, że na 100% dostaną te telefony aktualizacje, bo bardzo często te powiedzmy bi brandy takie nie gwarantują żadnej aktualizacji, więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to czasami może być loteria, tak? Jeden model może być lepiej wspierany, inny gorzej i trzeci prawie w ogóle. Więc jest to jednak mimo wszystko zagadka. Powiem szczerze, to znaczy, czy bym brał dwa te same telefony? Myślę, że odpowiadałem w tym w ostatnim komentarzu na to. Pewno tak, w sensie, jeżeli to jest jeszcze telefon dla osoby, powiedzmy, starszej, tam może nie starszy, ale dla rodzica, który nie do końca jest Super obeznany, to pewno bym brał, żeby ewentualnie pomóc mu przy konfiguracji jakichś tam problemach, i tak dalej. Będzie to łatwiejsze, jeżeli będziesz miał też ten swój, taki sam telefon, że ewentualnie, e, żeby go zapoznać. Natomiast oczywiście to też nie jest jakby taki, takie obligatoryjne, no bo każdy może mieć inne preferencje, i tak dalej. Ja bym raczej czekał powiedzmy teraz na Black Friday szukał. Yy, przypominam, niezastąpionym rozwiązaniem jest oczywiście technologia omni, om, technologia. Rozwiązanie Omnibus, które pokazuje nam, yy, jaka była cena z ostatnich 30 dni. Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy to jest rzeczywiście najniższa cena, no bo wiadomo, że różne są myki, że czasami tuż miesiąc i parę dni przed Black Friday, na przykład cena pójdzie w górę. Yy, no to wystarczy zalogować się na Ceneo i na Ceneo Kliknąć produkt i od razu widzimy historię ceny. Więc jest to darmowe do sprawdzenia, można to łatwo sprawdzić. I, I rzeczywiście, no, co prawda nie ma tam jakichś dodatków, które są tak jak ładowarka, czy słuchawki, czy cokolwiek innego. Ale jeżeli chodzi o surową cenę telefonu, można sobie to dość prosto sprawdzić w ten sposób. Mario Prado, dziwne podejście do ładowania, na przykład dzisiaj nie potrzebuję, bo ładuję tylko do 80, ale jutro będę potrzebował, to przy wczorajszym 80 będziesz miał rano 70-75, a przy 100 rano będziesz miał 90-95, gdzie tu sens? No taki, że wiem, że nie będę potrzebował, w sensie, no nie wiem, teraz ładuję, wiem, że nie będzie mnie do y, późnego wieczora, powiedzmy, y, i mam 65%, tak? Nie, 55%, więc będę ładował sobie całe Q&A na MagSafe'ie, ile się da, jeżeli naładuje się gdzieś tam do 80-90%. Prawdopodobnie mi to wystarczy. Wracam też i jadę samochodem, więc w razie czego mogę podładować. Nie mam tak na sztywno, że muszę zawsze ładować do 100%. Tak na dobrą sprawę bardzo rzadko doładowuję do 100%. Bardzo często kończę na ładowaniu na poziomie 93-95%. Uważam, ok, jak jestem teraz... jak O, świetny przykład. Teraz byłem na wyjeździe z Mini. Byłem w Słowenii, w Chorwacji i i nie miałem żadnego powerbanka ze sobą, bo zapomniałem zabrać. Więc rano jak wyjeżdżałem, to chciałem mieć telefon naładowany do 100%. Tak? Już pamiętam to, że, że, że w przypadku różnych marek jest tak, że bardzo często one trzymają długo te 100%, później na przykład jakby to rozładowanie szybciej przyspiesza. W sensie wiadomo, że to jest raczej liniowe, tylko że ten wskaźnik, no, to nie jest miernik, tak? to co mamy na ekranie telefonu to nie jest miernik, tylko on nie mierzy. Tylko wskazuje mniej więcej powiedzmy poziom naładowania. Yy, I wtedy jakby chciałem, żeby, żeby to było jednak naładowane do 100%. Ale tak to przyznam szczerze że nie wspinam się zupełnie. Wiki, yy, nie Witkacy, przepraszam. Cześć. Ostatnio po aktualizacji do 1801, a później do 18.1. No to rocznie krzaczy mi się safari, ma problem z otwieraniem stron, nie jest to problem z internetem. Zachowuje się tak, jak na LT i na AWI. Rozmawiałem nawet ze wsparciem Apple, gościu zalogował się zdalnie. I nie dowierzał. Wyczyścił cookies i yy, pamięć przeglądarki. Miałem otwar otwartą jedną kartę, a widniało do zamknięcia 14. Uciążliwe to wszystko, tak jak to wiercenie, zaktualizowane i iPhone zaczyna mnie drażnić. Mam też news o się Samsunga. Mianowicie przy nagrywaniu wideo w szerokim kącie nie ma możliwości włączenia lampy błyskowej. Jak wymusisz włączenie lampy, to teraz tu przychodzisz na, z 1 na 0,6, podobno gdzieś systemowo Samsung Moto to zrobione, a dziwne to i iPhone i Xiaomi w szerokim pozwala włączyć lampę. Pozdrawiam. To odnośnie tego pierwszego, to przyznam szczerze, nie wiem dlaczego tak jest. Czasem, znaczy nie wiem, no pewno próbowałeś włączyć, wyłączyć yy, aplikację, to, to, to jakby jest takie podstawowe rozwiązanie. Zdarza się czasami, że, że coś się wykrzaczy. Mi też ostatnio coś tam pokazywało, jakieś dziwne krzaczki, tak jakby mi się ekran zaczął, powiedzmy, psuć, tak? W sensie, że takie, takie dziwne hieroglify. Miało to miejsce jeden dzień, później, później nie miało miejsca. I mówię, no taktyczne resety są zawsze bardzo spoko I, i czasami, no nie wiem, jeżeli intensywnie korzystasz z Safari, w sensie dodajesz tam, nie wiem, jakieś tam rzeczy do czytelni i tak dalej. Polecam sobie to przejrzeć, czy to czasami nie jest powód, powód na przykład dodania jakiejś strony. tak. Mi się zdarzyło tak, że miałem taką stronę kiedyś, która się nazywała. Już nie pamiętam, ale chodziło o catering, yy, taki do jedzenia dla dzieci do szkoły, yy, żeby kupować obiady. Yy, bo, bo tak to jest rozwiązane w szkole, że jest po prostu strona, gdzie się zamawia catering. I yy, 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 problem był taki, że ta strona, obecnie jak wchodziłeś, nawet chciałeś tylko przeglądać menu, to ona za każdym przy każdym kliknięciu, przejściu do jakiegoś podmenu, ona powodowała prze, e, przelogowywanie, w sensie za każdym razem wyrzucała mi ten prompt taki, że zaloguj się i automatycznie w Face ID mnie logowało. E, I okazuje się, że jak miałem to w czytelni, w sensie dodane, żeby tam łatwo móc wejść do tego, to ona jakby w tle cały czas coś tam robiła. E, I w momencie, kiedy później wchodziłem tą, w tą stronę, to ona była zalogowana, ale się znowu przelogowywała i miałem wrażenie, że po prostu też Safari mi jakoś działa tak dość mocno ciążale. Usunąłem to, bo to była świeżo dodana strona i okazuje się, że, że zaczęło to działać z powrotem dobrze, więc czasami dodanie jakiejś takiej strony, która nie wiem, dziwne, żeby one działały w tle, ale może tak, może rozwiązać ten problem, więc po prostu pokombinuj. A odnośnie tego przełączenia, to przyznam że nigdy tego nie sprawdziłem, znaczy, nie uważam, żeby nagrywanie w ogóle z lampą błyskową miało jakiś sens, ale rozumiem, że ktoś może mieć takie potrzeby, w sensie ja uważam, że kolory wtedy będą zupełnie beznadziejne, chyba że to jest jakaś, jakaś to, totalna noc, tak, a jednak chcemy coś zarejestrować. Możliwe, że jest to związane i pewno programowo zrobione, bo na przykład yy, obiektyw od ultra szerokiego kąta jest zbyt blisko lampy błyskowej. W lampy doświetlającej, tej LEDowej, i może powodować jakieś dodatkowe flary. Może jest to związane z tym. Podejrzewam, że, że tak to może wyglądać, że producent próbuje się przy tym zabezpieczyć tak domyślnie. My wolontarz, cześć. Możemy powiedzieć, jaki jest sens instalowania szkła, jeśli ktoś korzysta na przykład z wsuwki londyńskiego harbera. Pewnie pamiętasz czasy, kiedy Samsung miał takie wsóweczki. E, mój zdaniem było o, to ich najlepszy case w historii, z kim bym nie rozmawiał, każda osoba mówi, że kupiłaby zamkniętymi oczami dla Galaktyki, gdyby Samsung je sprzedawał. Mój zdaniem każdy case o szkle nie wspominając swoje wygląd telefonu. Jakie szkło bym nie założył, zawsze to zawsze usuwam, max wytrzymałem z Galaksy z 20-10 minut. <laughs> Kiedy widzę, że na przykład 16 Pro, gdzie człowiek zamontował szkło lub folię, od razu widzę, że coś jest nie tak. Podobnie jak widzę różnicę między 60 i 120. Kurcze. Samsung czy iPhone ma takie piękne wyświetlacze, a ludzie niszczą je, instalując szkła czy folię. Czy naprawdę nie lepiej kupić wsówkę, wrzucić do torebki czy plecaka i nie przejmować się niczym? Na Amazonie czy Allegro, nie wspominając o chińskich braciach, jest tego bardzo dużo. E i tak, i nie. W sensie, zwracam uwagę, że w momencie, kiedy Samsung miał te wsówki, to jednak byliśmy na etapie m, czegoś mniej więcej na poziomie Gorilla Glass 2, Gorilla Glass 3. Szkła, które wtedy były zupełnie inaczej wykonane niż te dzisiejsze. Te dzisiejsze są takie, że one y, mają wytrzymać więcej upadków, w sensie jak upadnie telefon, na przykład nawet narożnik, y, ale przez to, że są bardziej miękkie, ale też bardziej podatne na rysowanie. Kiedyś było odwrotnie. W sensie szkło miało być ultra twarde, biło się jak spadało na, na płytki, ale na, na zarysowanie było dość mocno odporne. I wsuwanie do tych słówek, niezależnie czy tam był piaseczek, czy, czy nie było piaseczku, to nie, jakby nie robiło problemu. Teraz myślę, że te dzisiejsze szkła nie są na to odporne. W sensie ja wrzucam telefon do kieszeni i już widzę na iPhonie i bardzo często na różnych testówkach, które mam dosłownie dwa tygodnie, widzę, że y, szkło jest porysowane na tych nowszych szkłach. Więc pewno dlatego ludzie je zakładają. Ja też tego nie lubię, w sensie mi też to przeszkadza, też uważam, że szpeci to i zabija to, powiedzmy, feeling korzystania z urządzenia takie casey. Ale też na przykład teraz, jak byłem na wyjeździe mini, to miałem case na iPhone'a założony, bo no, wiem, że są takie po prostu specyficzne momenty w, w, w moim życiu, czy w moich dniach, jak, jak mam, że wiem, że wtedy może mi gdzieś telefon wypaść, tak? Będę dużo nagrywał, dużo robił zdjęć, tak? W różnych okolicznościach będę wyciągał telefon. Gdyby upadł, to jest szansa, że po prostu taki case dodatkowo go gdzieś ochroni. Też tego nie lubię, ale wiem, że są takie sytuacje. No a jeżeli chodzi o folię, no to, no nie wiem, no ja nie, nie uważam, żebyśmy ludzie mogli bronić zakładania folii czy ten, tym bardziej, że bardzo dużo telefonów ma preinstalowane folie i one są jakby swego czasu najlepsze. Ale fakt jest też taki, że, że po prostu, yy, no, no każdy decyduje o sobie. Hej, Robert, mógłbyś wyjaśnić, jak różni się aktualizowanie systemu i aplikacji na iOS i Androidzie? Zawsze mnie ciekawiło, dlaczego na iOSie dostajemy aktualizacje szybciej i jednocześnie dla wszystkich urządzeń, a na Androidzie wygląda to inaczej. Jakie są plusy i minusy tego podejścia po obu stronach, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wsparcie starszych modeli? Znaczy, no wiesz, no, jakby tak przez logikę trochę, że w sensie, że jakby na iPhone'ie nawet, jeżeli spojrzymy sobie 10 lat do tyłu, to tych modeli było, no nie, nie wiem, ile, 40 czy coś. Jak spojrzysz sobie w jednym roku na Androida i różne nakładki, różne rozdzielczości ekranów, każdy ma inną, każdy ma inną wielkość i tak dalej, no to jakby tych konfiguracji znacznie więcej, więc aktuali robienie aktualizacji aplikacji czy systemu na... Coś co jest jakby bardziej wszechstronne i jest powiedzmy kilka generacji Zresztą te iPhone y z roku na rok też się dużo nie zmieniają To jest to po prostu prostsze i dlatego Natomiast jeżeli chodzi o sam, yy, mówię tutaj głównie o, systemu, o systemie Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, to różnie no, Bardzo często jest tak, że wychodzą one jednocześnie, czasami różnie Zresztą nie wiem, ja mam takie wrażenie, może, może to jest kwestia tego, że mam dużą ilość aplikacji Ale mam wrażenie, że jak ja zaktualizuję aplikacje, niezależnie czy na iOSie, czy na Androidzie i mówię, o, wszystkie są zaktualizowane, super, nie, w ogóle rewelacja, Wchodzę za 2 dni, 40 aktualizacji. Co się nie jestem w stanie trochę zrozumieć. Wiem, że, że mówię, to jest może kwestia tego, że jest dużo aplikacji, ale jakby bardzo często są tak, że a no też też mówiliśmy o tym kiedyś gdzieś tam wcześniej, że żyjemy w czasach beta, że po prostu um, procent rzuca aktualizację jakiejś aplikacji i robi coś tam wow, 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 i się okazuje, że gdzieś tam coś się sypnęło, tak? Czyli zamiast sprawdzić najpierw wcześniej, tak? Sto razy zanim wypuści jakiś większy update, robi tak, że wypuszcza go, a później po dwóch dniach łata go jakimś tam 01, 002, 003, tak? I, i, I tak to wygląda, że co chwilę masz coś do aktualizowania, tak? A zwrócę uwagę, że czasami jest też tak, że na przykład dane aplikacje nie, nie działają prawidłowo, jeżeli nie są zaktualizowane w 100%. Yy, proste przykłady. Yy, na przykład w M obywatel na przykład coś tam się nie chce odpalić, jeżeli nie jest aplikacja zaktualizowana, zresztą tam, tam chyba wyskakuje prompt. Yy, ten ETOL, o którym też mówiłem, też mi się zdarzyło tak, że mi wyrzucał, że aplikacja nie jest zaktualizowana. Na przykład na pyszne PEL czasami nie chciało działać ani yy, Google Pay, ani, and, yy, ani yy, Apple Pay. Yy, przez to, że aplikacja nie była zaktualizowana, i, byłem, zmu i znaczy byłem zmuszony po prostu płacić blikiem. Znaczy, to nie jest taki wielki problem, tak? ale, ale problem był taki, że robiło się zamówienie, które było że niby będzie opłacone Google Pay czy Apple Pay, ale, ale finalnie, finalnie musiałem wchodzić w to zamówienie i robić opłacać je blikiem. Więc tak wydaje mi się, że to wygląda. Szamodrącz, chętnie poznałbym Twój system nagrywający. Chodzi o body oraz szkła, czyli jeśli korzystasz z Sony, to nagrywasz w S-Log3, Jeżeli chodzi o Sony, tak, to jak nagrywam, to mam S-Log3, mam główny obiektyw, ten 24-70 i portretówkę 70 ze światłem 1.4 i nią nagrywam głównie. A jeżeli chodzi o nagrywanie, powiedzmy, przebitek do pro produktowych, to mam wysłużoną już EV1, to jest taka kamera. Mam Panasonic, to jest Panasonic. Teraz mam kolejnego Panasonica, to jest S1H i GH5S, e 5, no, 5S. to są wszystkie. I tam, powiedzmy, różne obiektywy do tego. Do, do EV mam figmę. E to jest 1836, tak? Nie, 838, tak, 1835 chyba. No i a do tamtych mam albo ultra szerokie, albo jakieś portrety. Tak w, skró w skrócie. Mam, chyba mam gdzieś to rozpisane, musiałem poszukać. Kunoli, hey Robert, ostatnio telefonem, e, który zrobił na mnie wrażenie, był Galaxy S7. Był kompletny, miał bardzo dobry aparat, używałem go przez 4 lata, telefon był niezawodny. Przysiadłem się na S21, który był dobrą kontynuacją, przenosił. Wiele usprawnień względem S7, Trzy aparaty, S120 Hz służy mi 3 lata. W lipcu przesiadłem się, <laughs> się na S24, a i niestety telefon poza AI nie wnosi nic pozytywnego, nawet aparat nie jest dużo lepszy niż s 7 Zastanawiam się, do czego to wszystko zmierza. Mam nadzieję, że Samsung ma poważnie, weźmie się do roboty, w przeciwnym wypadku nie wróżę mi sukcesu. sukcesu powtarzam. Tak, no to, że tam powiedzmy, głównie to jest um, optymalizacja softowa, jeżeli chodzi o... o Samsungowe obiektywy w ostatnich latach to wszyscy dobrze wiemy. No nie wiem, wydaje mi się, że teraz też tak jest, że jest taka ta moda na to AI, tak? Wszyscy chcą mieć to AI, bo wszędzie to jest. Tak? Wczoraj widziałem na Twitterze, że, ktoś, że jakiś procent opon do, do opon y, zimowych wrzucił, że to są opony AI. Hello. Znaczy, no nie wiem, no. oczywiście nadinterpretacja tego, że wszystko jest AI wszędzie jest AI, jest po prostu głupia, ale. Póki co, jeżeli chodzi o nie wiem, komputery czy smartfony, jest taka dominująca funkcja, która powiedzmy, przeważa nad wszystkim innym, ale to wynika nie z tego, że producenci się uparli na to, że to jest AI, tylko że po prostu w badaniach i tak wychodzi. Że to jest nawet ważniejsze niż aparaty, że to jest ważniejsze niż ekrany, że to jest ważniejsze niż bateria. Tak? Że AI w, w, w telefonie, czyli nie wiem, gumka, tam jakieś szkicowanie, rysowanie, tworzenie, kory, korygowanie. Jest ważniejsze niż reszta rzeczy. Dziwne, ale no podejrzewam, że oni tak mocno w to idą, tylko dlatego, że e, wychodzi im tak w badaniach. Pajto, odniesie komentarze z ostatniego <laughs> QA. Ktoś napisał, że ludzie nie znają innych marek, tylko iPhone'y, Samsung i Pixel Sprzedaje jednym ze sklepów już kiedyś nawet ciebie Robert pytałem, dlaczego ludzie nie chcą kupować Motorola. E, gdy z swoim klientom coś alternatywnego od tych wielkich marek, to nie chcieli ryzykować. Często sami mówili, że nie znają za bardzo marki, albo bo z Chin, a co to za dziwna nazwa OnePlus itp. Myślę, my się, my się to skupiłem na Twoim kanale, na detalach, ale zwykliśmy że nie chcą telefonu do dzwonienia, dlatego najwięcej sprzedaje się A15 budżetowych telefonów. Dodatkowo znają system bardziej nakładkę, nie chcą się uczyć od nowa. Ja też niby coś y, tematu w życiu, ale wybrałem kolejnego Samsunga, bo przerabiałem w swoim życiu różne telefony i po prostu wizualnie lubię One UI, lubię też iOS i na przykład Xiaomi mi bardzo nie podchodzi. Znaczy wiesz, to, to jakby nie bez powodu, jak często w tych newsach pokazujemy e, wyniki sprzedaży i na przykład tam są iPhony i tak dalej, a na trzecim, czwartym miejscu nie są flagowce od Samsunga, tak, no bo wiadomo, że one są jednak drogie, a, a właśnie są te modele A, tam A15 czy tam A40, no, różne tam w historii były, tak, ale serie A generalnie. Więc y, tak to wygląda. Ludzie bardzo często chcą, y, powiedzmy, coś taniego, sprawdzonego, i, i jakby Samsung w tym stoi. Dlaczego Motorola nie kupują? Nie wiem, wydaje mi się, że, że, że Motorola, y, jakby to jest trochę wina Motorola, bo przy, przypominam, że do niedawna jeszcze w ogóle nie było czegoś takiego jak y, Motorola, tak? Mieliśmy Moto, Lenovo, Moto, tak? I jakby mieszanie tak tych nazw. Ja rozumiem, że, że to jakby wynikało z wielu różnych rzeczy związanych z tym, że. Te marki się łączyły, roz, tam łączyły, dzieliły część wspólnych technologii, i tak dalej, gdzieś tam wprowadzały później pewien podział, jeżeli chodzi o serię. E, i, I powiedzmy, że Europa nie jest dla nich najważniejszym rynkiem, chociaż podejrzewam, że, że coraz ważniejszym, e, ale na przykład, nie wiem, tam Indie czy Ameryka Południowa, to, to ta Motorola jest bardzo, bardzo mocna. Stany Zjednoczone również, tak? Zresztą, przypominam, że nie, e, że chyba Motorola właśnie z tymi swoimi. Takimi bezpieczniejszymi telefonami. To są jedne z tych telefonów, które mają jakieś tam oprócz a, 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 chyba iPhone'ów certyfikaty na to, żeby być telefonami tam w kongresie i tak dalej. Dużo różnych takich zawiłości, z tego co pamiętam, ale yy, no wydaje mi się, że Motka Mota też na parę lat odpuściła trochę ten rynek. W sensie było mniej tych premier i tak dalej, jakby trochę się wycofali, było to Lenovo Moto, ludzie nie wiedzieli o co chodzi, czy to jest to samo, czy to Nadal z Motorola, czy nie. Mówiłeś moto, moto, a to nie, to Motorola, później mówiłeś Motorola, a to jednak nie, bo to Lenovo Moto. B było za dużo zamieszania, ludzie się trochę jakby od tego odwrócili. Poza tym, część osób, która dopiero wchodzi na rynek, jeżeli chodzi o, smar o smartfony, co się wybiera, właściwie podejmuje swoje własne pierwsze decyzje, a nie, że rodzice podejmują decyzje, e, no to, to są ludzie, którzy jakby nie znają historii motoroli tak powiedzmy sprzed lat, tak jak my jemu mamy z Motomoców i tam ze świetnych Serii G i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy wchodzą i mówią, no moto to pewno to samo co OnePlus, czy tam Oppo, Vivo i tak dalej. No to wszystko z Chin, tak? I dlatego jest tak, tak, tak mi się wydaje, że tak mi się po prostu utarło. <laughs> OnePlus już dostał Android, 12 dostał już Android 15 jest trochę zmian wizualnych, nie tylko, wygląda to bardzo... Dobrze, jak na dobrą sprawę, przepraszam. Za psikanko, psikanko. I parę słów jeszcze raz. Co do, znaczy w sumie super, bo chyba Samsung jeszcze nie dostał, a Samsung był zawsze na ogół pierwszy w tych, takich dużych aktualizacjach i tych mniejszych, więc brawo dla OnePlusa. I parę słów jeszcze raz co do synchronizacji, a raczej do jej braku w kwestii OnePlusa Watcha 2. Chwilę było lepiej, a teraz jest jeszcze gorzej niż było. Powiadomienia się powtarzają kilka razy te same. Mimo ich usuwania ciągle się opóźniają lub wcale nie przychodzą. Sprawdzają już wszelkie możliwe ustawienia i uprawnienia. I cały czas jest to samo. Już mam ochotę go sprzedać, tylko nie mam pomysłu na co zmienić. Tym bardziej, że wszystkie funkcje z innymi procentami nie będą działały. O ile sam OnePlus 12 to świetny smartfon, o tyle w połączeniu z OnePlusem Watchem 2 to porażka. Znaczy nie wiem, no ja bym jeszcze spróbował, jeszcze zanim dokonasz powiedzmy takich radykalnych decyzji, że będziesz sprzedawał. Ja bym jeszcze spróbował zrobić coś, po pierwsze, z samym zegarkiem, w sensie, nie wiem, na pewno sformatować zegarek, żeby zobaczyć, czy czasem coś go tam nie, nie przemuliło. Czasami w takich zegarkach, i to z, naprawdę zwracam jak mantrę z tym, potrafi doinstalowanie zewnętrzne jakiejś tarczy, która, powiedzmy, była płatna, potrafi po prostu położyć cały system. Tak działają te zegarki, takie są słabe, takie są ich mocne strony, ale takie są słabe, że czasami, na przykład, włączenie jakiejś Tarcz, czy zainstalowanie jakiejś aplikacji, które pamiętam, że w, w Apple Watchu tak było kiedyś. W Apple Watchu była taka super funkcja, która pokazywała, potrafiła pokazywać, zanim powiedzmy weszło to domyślnie, ale potrafiła pokazywać, kiedy jaki stan jest naładowania telefonu, a na telefonie, jaki stan jest naładowanie zegarka, i to wszystko w ładnym widżecie. I dodatkowo wyrzucała powiadomienia, kiedy na przykład zegarek jest naładowany już w 80%, a kiedy w 100%, że mogłeś zdecydować szybko go sobie, czy chcesz go już zdjąć, czy jeszcze ma się je ładować, i w drugą stronę, tak samo ze smartfonem. Natomiast to, jak drenowało to baterię i obciążało urządzenie w momencie, kiedy ono działało, to, była, to był dramat, tak. W sensie może teraz by już to działa ok, ale w momencie kiedy ja to, to się nazywało juicy, juicy czy coś takiego i powodowało, że po prostu z Apple Watcha się w ogóle nie dało korzystać. Więc. Jakby zanim sprzedasz, bo to jest jakby taka radykalna już decyzja, spróbuj powiedzmy sformatować, zobacz czy nie instalować niczego, zobacz czy na telefonie coś się tam nie, nie usypia, powiedzmy jeżeli chodzi o powiadomienia, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że, bo nie piszę, że to sprawdziłeś, więc mam nadzieję, że, 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 że tak. Okej, okay, tu jakaś długa dyskusja, lecimy. No dobra, to jest um, bitcoinem. Więc omijamy. Mariusz Michalak, witaj, Robicie. Wiem, że Ty masz u siebie kamery zewnętrzne, więc chciałbym się zadać pytanie: czy u Ciebie też występuje taki problem jak u mnie? Mianowicie posiadam trzy kamery: dwie na aplikacji Kamhi Pro i jedną na ICSI. A to ICSI to znam. Na każdej z tych aplikacji jest taka opcja, jak włącz powiadomienia: chodzi o to, że ktoś wejdzie. Oznaczony obszar aplikacji natychmiast wysłał powiadomienie telefon, że wykryto ruch. Od pewnego czasu zauważam, że jeżeli mam opcję włączoną, i telefon leży na stole, wygaszony, te powiadomienia potrafią przychodzić dopiero po kilku lub kilkunastu minutach. Ale jak używam telefonu albo go wybudzę, to przychodzą natychmiast, kiedy nawet na wygaszonym na ekranie to działa. Pewnie powiesz, że trzeba było sprawdzić ustawienie jak powiadomień i sprawdzić, że wszystkie opcje są włączone, niezależnie czy telefon jest wygaszony czy nie. E, powinna, powinny się przychodzić natychmiast. Nie ma to znaczenia, czy mam włączone WiFi, czy jestem na LT, czy jestem w domu, e, czy 100 km od domu. Na wykoszonym ekranie powiadomienia przychodzą znacznie później, też to zauważyłeś, to u siebie. Nie, ja mam tylko tą aplikację ICC e, i, i u mnie przychodzi za każdym razem. W sensie, mm, znaczy, no testuję to codziennie, tak więc jakby u mnie, u mnie działa to rzeczywiście dobrze. Znaczy, tam jest zwłoka, taka powiedzmy, nie wiem, że jak ktoś przechodzi przed działką, tak, no to powiadomienie, jeżeli masz ustawione, że od początku działki ci łapie, to złapie ci od, po od początku działki, masz powiadomienie, wchodzisz i robisz teraz tam czas, na, tam czas rzeczywisty, czy tam na żywo i widzisz, że ta osoba już jakby mija twoją działkę, więc tam opóźnienie tych kilkudziesięciu sekund jest na pewno, tak, ale, ale, ale nie takie, jak ty piszesz tutaj. <laughs> Dajmy jeszcze, bo sam to sprawdzałem, że nie zawsze trzeba wybudzić telefon, żeby powiadomienie czas. to jest tak, że wystarczy go poruszyć i też przyjdą, niby taka drobnostka, ale trochę denerwuje, zwłaszcza jak w domu, gdy najpierw ktoś dzwoni, a później jest powiadomienie, że ktoś wszedł na podwórko. Ciekaw jestem, jak w tym jest u Ciebie, pozdrawiam życzę miłego dnia. Dzięki, wzajemnie. Wiesz co, no to jakby, jeżeli działa to na zasadzie takie że nawet jeżeli dotkniesz telefon, to wygląda to i tak pachnie mi typowym takim usypianiem aplikacji, czyli jeżeli się nic nie dzieje, włączony jest ekran, nie jest poruszony, bo to bardzo często jest też powiązane z tym. Jeżeli na przykład żyroskop albo akcel, właściwie akcelerometr nie jest wykorzystywany, czyli nie wykrywa żadnego ruchu, jeżeli chodzi o telefon, że jest używany, to jest usypiane. Więc albo masz jakiś tryb włączony w telefonie, albo masz usypianą jakąś aplikację w ten sposób. Więc szedłem w tą stronę. Tam w tym Icesji ostatnio się zmieniło, bo ta aplikacja była kiedyś trochę lepsza. Teraz jest gorsza, bo są powiedzmy, reklamy, jak się ładuje, co jakiś czas strona. No, jest też tak, że w darmowym tym planie, tak jak nie masz wykupionego, tylko nie masz powiadomień z, z wideo, tylko masz takie snapshoty, tak? A jakbyś chciał mieć wideo i jeszcze przestrzeń, to musisz chyba tam wykupić. Można chyba włożyć kartę MicroSD, mi się wydaje, ale nie wiem, czy ona oferuje wtedy nagrywanie też, czy, czy tylko więcej tych snapshotów. Więc ja bym poszukał, jeżeli to jest tak, że działa w momencie, kiedy jest włączony ekran, a jak jest telefon jakby uśpiony się wygasza, ta. To albo w funkcjach aplikacji, albo w ustawieniach aplikacji takich dotyczących usypiania aplikacji, gdzieś jest coś zaznaczone. Na bank. Przepraszam, ale trochę... Katarek. Got Sziklowa. Cześć, robi. się zapytać o Twoje spojrzenie na rozwój serii Gothic. Co według Ciebie? Nigdy nie grałem. Nie grałem i nie znam gry w ogóle, więc mogę się jakby... Widziałem, wiem, że się wszyscy jak w ogóle i w ogóle, natomiast ja nie znam gry w ogóle, nigdy. No i druga sprawa też dotyczy Gothika, więc jakby nie, nie odpowiem, tak? Nie znam fabuły, nie wiem, kto jest górnym bohaterem. Widziałem kilka screenshotów, jakiś tam ten z gry i tyle, więc ciężko mi się odnieść. Wybacz. Smykoniec. Robert, myślisz, że jest szansa, żeby Aldi wyrzucił smartfon? to jest za HTC, tam, tam HTC, HT2, to był wielki smartfon 4.3, cala na te, te czasy, a teraz to byłby malutki, a tak nie do końca, bo jak sobie policzysz szerokość i długość smartfona, to okazuje się, że to nie były takie małe smartfony, w sensie, że one rzeczywiście 4,3 cala i one miały wielkość na przykład telefonów, które mają 6,7 cala. Jak sobie tak policzysz na przykład, nie wiem, tam, patrzyłem ostatnio jakieś tam Samsungi i się okazywało, że one niby miały małe wyświetlacze, ale te wielkie ramki, które były, głośniki, to wszystko, co było tak obudowane, przyciski na dole i tak dalej, to wszystko, co większe ramki po bokach, to wszystko powodowało, że telefony faktycznie były 6, 7 albo coś. Ale się czasy zmieniły, ale hmm, chyba Apple, Samsung, Xiaomi, Google, OnePlus zamknęli rynek. Szkoda, bo czym więcej procentów, tym lepiej dla nas klientów, pasjonatów. Tak, znaczy ja uważam, że nawet jeżeli ktoś tam nie lubi LG czy HTC, czy nie wiem, Xiaomi, Honora, tam. Huawei a cokolwiek. Im więcej takich marek, które pchają jak najwięcej telefonów, i jeszcze najbardziej one są innowacyjne, dlatego najbardziej chyba tak mi żal, powiedzmy LG, tak, bo oni rzeczywiście robili coś innego. I okej, okay, rozumiem, że im się nie spinała sprzedaż, i po prostu dokładanie wiecznie do, do, jakby do interesu, który jakby nie jest dochodowy, jest bez sensu z punktu widzenia takiego ekonomicznego. Natomiast dla nas, klientów, to, to było super, tak, no bo oni robili coś, czego nie robili inni, tak, no to, to jest, wiecie, no to jest w ogóle szałciał bo do dzisiaj nikt nie, nie skopiował ani rozwiązania, no, no powiedzmy, jako niespecjalnie, ale nikt nie zrobił case'a takiego, że sobie zakładasz, masz normalny smartfon, a jak chcesz mieć, to sobie zakładasz case z drugim ekranem i masz świetne. masz telefon, który jest obracany w pół. No, nie wiem, mało osób do dzisiaj robi te żyroskopy, takie jak oni robili w tych aparatach. E, pff, nie wiem, no wydaje mi się, że LG było takim prekursorem mocno, mocno, naprawdę. No i mi też żal, ja bym też chciał, żeby te wszystkie firmy były i dalej tworzyły jakieś fajne rzeczy, bo dla nas to oczywiście, że lepiej. Teraz większy wybór, więc zawsze konkurencja musi się bardziej starać. A tak z punktu widzenia technologicznego jest też o czym gadać. Ania P. Witaj. nie wiem czy zauważyłeś, że ostatnio coś złego dzieje się na kanale HTTV Polska. Piszę o tym, ponieważ nieraz osyłali swoje wizyty na ten kanał po fałowu i rzetelne recenzje telewizorów. Jednak coś się stało ostatnio, dzieje, chyba nie możemy je już nazwać recenzjami. Z kanału odszedł Macie Koper i nie dzień dzisiejszy. Zamiast prawdziwej recenzji mamy typowe, sponsorowane treści. Do tego nieoznaczonej i bałko. Na no, dodatek użytkownicy nie. piszą nieprzychylne komentarze pod ich materiałami. Od razu dostają szadłobana. Ich obecna twórczość przypomina bardziej test telewizorów na kanale o technologii. Niż to, co prezentowali kiedyś. Co o tym sądzisz? Przyznam szczerze, że ostatnio tam nie byłem i nawet nie wiedziałem, że Maciej odszedł. Co w się sensie Maćka znam osobiście i tak też nim kilka razy przez telefon, więc przyznam szczerze, że jest to dla mnie dużo zaskoczenia. Nie wiedziałem. To prawda, z Gmerem, czyli z tą drugą osobą, która tam była, ostatnio się widziałem, więc rozmawialiśmy i tak nie miałem takich, takiego feedbacku, że coś tam w złego się dzieje. I tak fakt jest taki, że bardzo często tam odsyłałem się. Ja nie sam ludzi, którzy mają większą wiedzę odnośnie telewizorów, jak Gmeru i Maciej Koper. E <laughs> nie tylko odnośnie kalibracji i tak dalej, ale również parametrów i tego, jak, jak podejść do niektórych rzeczy. No, jeszcze jest pa Paweł Okopień. Tak? To jest też osoba, która, powiedzmy, której bym ufał, tak rzeczywiście z czystym sumieniem, jeżeli chodzi o telewizory. Ale powiem szczerze, że nie wiem co się dzieje, więc spróbuję zgłębić temat i, i się dowiem, bo to jest dla mnie zaskoczenie, przyznam szczerze. Mateusz Dus, cześć, robię, przeglądam specyfikacje Honora Magic 7 Pro, Xiaomi 15 czy OnePlusa 13. W aspekcie fotograficznym mam wrażenie, że jest gigantyczna stagnacja i nie widzę różnic w matrycach względem Magica 6, 7 Pro. W przypadku Xiaomi OnePlusa są delikatne różnice, ale też niejakie specjalnie. Generalnie zastanawiam się, czy będą jakieś sensowne różnice względem tych telefonów. Względem poprzedników. Ponadto jak spisuje się u Ciebie Snapdragon A8 Elite? Interesuje mnie przede wszystkim kwestia zarządzania baterią oraz kultura temperaturowa. Będę wdzięczny za odpowiedź tej kwestii. No Jest jeszcze jedno pytanko. Jakbyś miał wybrać Maca stacjonarnego, to wybrałbyś Maca Mini z M4 Pro czy Maca Studios z M2 Max lub Ultra? Dzięki za wszelkie odpowiedzi na moje pytania. Miłego weekendu. Odnośnie, dzięki wzajemnie, odnośnie po, po początku pytania, czasami jest tak, że nawet niewielka albo brak właściwie zmiany matrycy powoduje, że zupełnie inaczej wyglądają zdjęcia, tak? Więc jest tak, że czasami z roku na rok można na przykład więcej wyciągnąć z tej samej matrycy i to już widzieliśmy, jakby ciężko mi tutaj jakby ich bronić, tak? no bo, bo jakby nie, nie znam backgroundu, bo żadnego z tych telefonów jeszcze nie mam, akurat tych, co wymieniłeś, tych najnowszych. Natomiast często jest też tak, że po prostu, nie wiem, dochodzą jakieś nowe funkcje, tak? Mówiłem to kilkadziesiąt minut, czy kilkanaście minut temu odnośnie tego, że, no, jakby AI jest takim, powiedzmy, głównym dodatkiem w tym roku i, i tego trzeba się najwięcej spodziewać. A po drugie, bardzo często jest tak, że no, to jest świetny moment na to, żeby wypuścić jakiś nowy model. Mówię o wszystkich procentach. Wypuścić jakiś nowy model, dodać trochę AI, nieznacznie podkręcić obiektywy, yy, yy, sprzedać telefon w tej samej cenie albo w, w nawet nieco wyższej. Produkty użyte do tych sprzętów. Po roku już nie są takie super top. Znaczy, wiadomo, że Snap na przykład jest droższy, ale tak, e, tak jak rozmawialiśmy w tych newsach, że tam nawet 20%, ale na przykład matryce mogą być już tańsze, matryce aparatów, e, ekranów i tak dalej mogą być tańsze. Baterie te, krzemów węglowe, które pewno są w większości telefonów, już teraz e, na pewno w Medicu i na pewno w OnePlusie będą. E, są, y, są pewno też tańsze, więc, no, można, powiedzmy, albo nie stracić, albo trochę zarobić więcej na tych telefonach, więc y, jakby podejrzewam, że taka jest polityka. Odnośnie Snap 8 Elite mogę powiedzieć tylko na razie o tym Realme, które mam, tego drugiego nie mogę jeszcze powiedzieć, ale powiem, że, że jest naprawdę świetnie, w sensie, nie wiem, to są, y, robiłem teraz, miałem obydwa te telefony na wyja na wyjeździe, teraz robiłem bardzo dużo zdjęć, nagrywałem bardzo dużo wideo i nie miałem jeszcze chyba żadnego nigdy w historii telefonu, który, czy tych dwóch telefonów, który miałby, jeżeli chodzi o chłodzenie i temperaturę, miał tak wywalone na to, co robisz na tym telefonie. Właściwie dopiero jak zaczynasz grać w coś mocno intensywnego graficznie, czy robisz jakieś testy takie bardzo takie długie, to telefon dopiero się wtedy mocno nagrzewa. A tak to właściwie no, nie ma to znaczenia. Tak w sensie nagrywania aparatem, tam robienie zdjęć, przechodzenie, korzystanie ze social mediów na 5 LT, jakby naprawdę mm, są to mm, mocno dopracowane protki, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o, o procesory, no to pewno wybrałbym na pewno M4 Pro. W sensie z tego co widziałem, one są naprawdę albo bardzo blisko, albo, albo zaczynają yy, prześcigać Maxa. Może ultry nie, no ale zobaczymy. Na pewno yy, M4 Max, yy, M4 Max, yy, jak już się pojawił, no to jest to też zapowiedź, że może niedługo ultra też się pojawi. Ale pewno wziąłbym mini. Jak, tak dla siebie, jeżeli chodzi o ten. wymiary, cena, to też ma swoje no, Znaczy cena jest oczywiście dużo niższa M4 Pro niż Maxa czy Ultra M przy Macu Studio. E, Macie Ani, hej Robert, czy, czy co ty, <coughs> co ty stu, Tylko tylko informują o ładowanie baterii? Nie obrażaj mojego telefonu, jest dedykowana opcja ustawienia, żeby telefon... O, to nawet nie wiem jaki, A50. O, ciekawe. W życiu tego nie widziałem na tym telefonie, ja miałem go. Masz jakieś wrażenie, że Samsung w porównaniu do innych firm na najkrócej wytrzymują ostatnie 5% baterii? Wiesz co, rzadko kiedy mi się zdarza, żeby 5% ostatnio wchodzić, bo dla mnie to jest jakby strata, tak? W sensie ja nie wchodzę w 5%, dlatego że dla mnie to strata. Jeżeli telefon mi się rozładuje, ja go nie mogę włączyć, to bardzo często jest tak, że nawet jeżeli podłączę na chwilę ładowarkę, to mi się kasuje to całe ostatnie naładowanie. Więc ja staram się nie doprowadzać do, do tego stanu, żeby być poniżej 5%. Bo nie mogę wtedy o to zrobić, tak? A, ale tak to przyznam szczerze, że nie wiem, szczerze powiedziawszy. E, I na końcu Łukasz Jarkiewicz. Cześć, ostatnio mnie pytałem o zegarek Apple Watcher 10. Zapomniałem tego dodać i nie wiedziałem jak odpowiedzieć, więc ponowne pytanie: Do Apple może 10 może dodać tarczę, żeby pokazywał krok na ekranie głównym? E, no, myślę, że tak, są na pewno takie. Jak odkładam zegarek na noc, to trzeba coś z nim włączyć jakiś tryb albo coś takiego. Żeby. żeby znaczy nie, jak odkładasz go, to on się, to on się zamienia w ten taką zegarynkę, która później znika, i w momencie, kiedy ładujesz, jak dotkniesz, ja teraz ładuję Apple Watch Ultra, to jak dotkniesz to ci się pojawia taki taki ten, ten tryb standby taki, taki z tym zegarkiem obróconym, tak, w, do orientacji położonego zegarka. A jeżeli chodzi ci o to, że w nocy ma się automatycznie wygaszać, tak, to, no to musisz mieć tryb sen ustawiony w, w zegarku. W, w telefonie, który na przykład może się włączać ręcznie albo automatycznie, bo to możesz sobie dopasować, a na zegarku musisz mieć zaznaczone, że e, te tryby skupienia musisz mieć zaznaczone, że klonuj z iPhona, tak. E, używasz może etui na zegarek? Nie, nie mam, nie mam, ale wiem, że takie podobne do G-Shocków robi, tam mój szwagier korzysta i był zadowolony. <laughs> e, żeby było wodoodporne. Znaczy, same zegarki są wodoodporne, więc ciężko Mówi, czy dodatkowo te case byłyby wodoodporne, one raczej są odporne takie, czy, że, po pierwsze powiększające zegarek, czyli że robią Ci takiego powiedzmy może ultra, że taki jest bardziej masywny, czy taki G-Shock, a dwa no, mają być jednak odporne na uderzenia ewentualnie. Pozdrawiam, jak tam Mini jeździ. A bardzo fajnie się jeździło o tym Mini, to mówię, wrzucam Wam film, byłem w szoku jakie ma to dobre zużycie. Ale z drugiej strony to jest jeden silnik, napęd na przód, więc no, może też ten, to nie jest taki pełen SUV, tylko taki taki, powiedzmy miejski crossover bardziej, ale bardzo spoko, w sensie mega mi się podoba, że to jest coś innego, w sensie ten ekran okrągły oczywiście to jest takie dla mini bardzo znane, ale, ale fajnie, że to jakby w tym całym zgiełku tych elektrycznych samochodów, które mają proste kąty, kwadraty, ekrany i tak dalej, obracane, nieobracane, to jest na koło i wygląda to inaczej. No jest taki mocno młodzieżowy samochód, fajny, ma funkcję. dużo rzeczy, wygląda właściwie jak w BMW, więc powiem szczerze, no, będę o tym mówił, tak, mówię, nagrałem za dużo materiału i tak bez sensu, żebym to trzymał na telefonie, więc zrobię z tego film po prostu, szkoda, że mam większość w trybie pionowym, więc nie wiem, jak to zrobię, ale będę, będę, będę próbował to jakoś rozwiązać. Dobra, to dzisiaj tyle, dzięki bardzo, sorry za jakieś tam wiercenie, niewiercenie i przerwy, ale ale tak się złożyło i do zobaczenia, jeżeli chodzi o QD. może za tydzień, może za dwa, a filmy w tym tygodniu na pewno też będą, bo pewne embarga schodzą chyba już w tym tygodniu, tym, czy przyszłym? Muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam, nam szczerze. Dzięki, trzymajcie się no i pozdrawiam, cześć!